Witam Państwa. Jeszcze rozumiem, nie wszyscy weszli, bo jesteśmy pół między przed czasem, ale włączyłem na rozruch, bo nie wiadomo, jest ten koronawirus i być może z tego powodu prąd elektryczny źle działa. Oczywiście, proszę Państwa, wczoraj się dowcipy o moim wyjeździe do Guadalupe czy gdzieś tam. Na Guadalupe czy do Guadalupe, nawet nie pamiętam, gdzie miałem wyjechać. Jak również o tym, że prąd chcą nam odciąć, to oczywiście prima aprilis. Prima aprilis. No, poza tym reszta wiadomości niestety jest prawdziwa. I proszę Państwa, tak, teraz już zaczynamy. Teraz już zaczynamy naprawdę. Witam Pani Elżbieto, witam Pani Elżbieto. Kiedy się Pani do nas ponownie przyłączy? Formalnie. Dziękuję za pozdrowienia. Broda rośnie i proszę Państwa, nastroje też rosną, bo walka z koronawirusem jest zwycięska. Wszystkie walki, które toczy rząd socjalistyczny, więc również i ta walka skończy się naszym niewątpliwym zwycięstwem. Pan Wilson się pyta, co dzisiaj ćpamy. Nie wiem, co dzisiaj mamy ćpać, ale to już Pana sprawa. Jestem liberałem i dla mnie może Pan wszystko. Mnie to nie interesuje. Jestem też, mam nadzieję, że Pan jest liberałem, pozwoli Pan mi nie ćpać, bo to też jest jakiś wybór drogi życiowej, prawda? Czy ma różne nałogi, jeden na przykład ma nałóg, że nie ćpa. No, to jest też nauk. No. Można się z niego wyzwolić, niektórzy się wyzwalali, ale proszę Państwa, przechodzimy już do tematu, do tematu zanieczego. Godzina 31 nawet już jest. Temat koronawirusa i rządu. Jak napisałem wczoraj w tym Super Expressie, po prostu nie ma w Polsce żadnej epidemii, co znaczy, że nie może być. Oczywiście może być. Jest na to bardzo prawdopodobne, że epidemia byłaby. Tylko problem polega na tym, że wydajemy ogromne pieniądze, wkładamy ogromny wysiłek na prewencyjną walkę z epidemią, której nie ma. I pytanie brzmi, czy możemy ją wygrać w dłuższym dystansie. Jak mówiłem, zawsze Jarosław Kaczyński jest geniuszem taktyki i on wygra każdą bitwę, no bo niestety gorzej, że przegrywa potem wojny. Są tacy generałowie, którzy umieją wygrywać bitwy, natomiast nie umieją wygrywać wojny. Otóż jaki jest cel tej wojny? No, biega sobie po świecie wirus, biega sobie po świecie ten wirus i zaraża ludzi. Możemy się przed nim uchronić. Postawimy kordony na granicach, prawda, wytępiemy wszystko. Powiedzmy, że nam się to uda. Powiedzmy, że w dniu 11 maja, akurat po wyborach, Kodwin się dołączyć, proszę się zapisać, w internecie znaleźć partię Kodwin i państwo się mogą zapisać. Wracam do tematu. Zwalczymy to. Nie będzie innego. No i co z tego? Znosimy kontrolę na granicę, bo kiedyś ją musimy znieść. No i pojawi się jakiś Portugalczyk, czy inny Brazylijczyk, czy Chińczyk, czy ktoś tam z tym koronawirusem. I będzie znów jeden przypadek, 10, 20, potem ktoś umrze. I co, na nowo mamy blokować całą gospodarkę na 3 miesiące? No, czasem powiedzieć, musimy sobie wyrobić naturalną odporność. Rządy Królestwa Szwecji, Królestwa Holandii i również Brazylii, prezydent Brazylii przynajmniej, tutaj właśnie stosują tę prostą strategię, po prostu nie robić nic poważnego. Ja akurat uważam, że to nie jest tutaj w Konfederacji, nie jest pogląd przez wszystkich podzielany. Uważam, że dobrze, że dzieci do szkoły nie chodzą, bo w ogóle ta szkoła państwowa to szczerze mówiąc, no, czasami lepiej jak dzieci od niej trochę odetchną. No, wakacje mają o wiele taniej, niż gdyby trzeba było wyjeżdżać z nimi nad morze, więc krótko mówiąc, same zyski.